Hej! Tak jak obiecałam, opowiem Wam dzisiaj, co jadłam na diecie dr Dąbrowskiej oczyszczającej, czyli 6-tygodniowej, przebytej przez 40 dni takiej drastycznej diecie. Ja to nazywam drastyczną, ponieważ to jest chyba najbardziej drastyczna dieta dla ludzi, którzy jedzą wszystko, tak? Więc przede wszystkim podstawowe rzeczy typu woda. Woda 2 litry dziennie to jest minimum. Do tego możecie jakieś herbatki ziołowe, jakieś kompociki bez cukru. Oczywiście bez cukru, bez soli. Dozwolona jest sól szara. Jednak ja tej soli szarej żadnej nie dostałam, więc unikałam soli i nie jadłam. Przede wszystkim co? Kiszonki. Bardzo ważne są kiszonki na tej diecie, ponieważ kiszonki usprawniają jelita, ten kwas mlekowy i tak dalej, więc bardzo ważne są kiszonki na tej diecie, pomagają w wypróżnianiu i tak dalej. Chociaż wypróżnianie nam się bardzo, przemiana materii poprawi na tej diecie. Więc tak, kwas buraczany można sobie samemu robić z buraków. Jeśli chcecie, to podam Wam przepis na ten kwas buraczany, ale jak wpiszecie sobie w Google, to wszędzie jest. Także nie ma problemu, dostaniecie go wszędzie i tak naprawdę czosnek, woda, buraki, łyżeczka soli i skórka od chleba ciemnego stawiamy na 3-4 dni i pijemy potem ten zakwas codziennie. Ja piłam po filiżaneczce, piłam nawet w ogóle buraki, włączyłam do diety codziennie, także jak się oczywiście mogłam, tak, i chciało mi się zrobić, albo, no bo czasami się skończy po prostu burak, zakwas czy coś w tym stylu, albo się po prostu nie chce zrobić w sokowirówce soku, no bo i tak może być, tak, nie zawsze nam się wszystko chce i czasami po prostu sięgamy po jabłko i żyjemy cały dzień na jabłkach, więc to nie jest tak do końca, że codziennie jak w zegarku wszystkiego przestrzegamy. No nie, każdy człowiek jest taki, że szybko żyje i tak dalej, tym bardziej, że na tej diecie gdzieś około 5 dnia dostajecie mega energii i czasami o jedzeniu zapominacie, bo wyłącza się ośrodek głodu i już nie jesteście tacy głodni, już nie rzucacie się na jedzenie, więc nie potrzebujecie tego. No ale o tym, jak się zachowuje organizm i tak dalej przez całą dietę, opowiem Wam w oddzielnym filmie. Teraz opowiem Wam, co jadłam, czyli buraki czerwone i w postaci żywej, i w postaci gotowanej, w postaci surówek, w postaci soków i kiszonek. Kiszone ogórki, bardzo ważne. Kiszona kapusta, ja sobie robiłam sama kiszoną kapustę z marchewką, jest super, rewelacyjna, zupełnie co innego niż jak kupicie w sklepie kapustę, w ogóle całkowicie inaczej. Wszystkie ziemne, typu pietruszka, tak jak mówiłam, buraki, marchew, wszystkie kapustne, możecie kalarepę też jeść, jeśli lubicie, cukinie, kabaczki, brokuły, dużo brokuł, bardzo wskazane dużo brokuł, kalafior oczywiście. Ja robiłam sobie taki miks na parze, kalafior, marchewka i brokuł. Oczywiście można kupić też taką mrożonkę dla tych, co chcą po prostu szybko obiad zjeść i na parze ugotować. W ogóle gotujcie na parze, bo to jest naprawdę bardzo zdrowe, zatrzymuje wszystkie witaminy, więc zapraszam naprawdę i zachęcam do gotowania na parze. W sumie to nawet jeśli mięso jecie, to mięso też jest fajne na parze i bardzo fajne, można sobie super zrobić. No i co jeszcze? Wszystkie zielone rzeczy, wszystkie sałaty, zielone sałatki, ogórki, pomidory, wszystkie typu natki, pietruszki, szczypiorek, takie rzeczy. Można sobie komponować różne sałatki, papryka czerwona, kolorowa papryka. To wszystko można sobie naprawdę. Możemy sobie też dusić w garnkach takie zupki jarzynowe. Możemy sobie robić jakieś takie bigosiki jarskie. Jadłam też pieczarki oczywiście. Z tym, że pamiętajcie, że jeżeli coś gotujemy, no to to już trochę traci swoje właściwości, no ale nie da rady tej diety przebyć zupełnie nie gotując nic. Ja gotowałam sobie czasami
też taką zupę z marchewki. Oczywiście miksowałam to, dodawałam warzyw, marchewki. Marchewka była głównym składnikiem. Do tego dodawałam czasami też koncentratu pomidorowego. W sumie nie powinno się, powinno się naturalne pomidory, no ale dodawałam samego koncentratu pomidorowego. Oczywiście bez soli, bez innych rzeczy. Przyprawy możecie wszystkie, oprócz soli, chyba że szara i troszeczkę. Oprócz oczywiście oliwy, oleju i innych takich rzeczy. No i jeśli chodzi o owoce, właśnie, bardzo ważne, no, ktoś powie owoce, można jeść owoce, super. No, tylko że możecie jeść tylko jabłka i możecie jeść tylko i wyłącznie grejpfruty. Na samym początku diety na pewno to jest niski indeks glikemiczny. Jemy wszystko, co ma niski indeks glikemiczny. Można w tabeli indeksów glikemicznych sprawdzić, bo ja też sprawdzałam i w połowie diety, tak już bardziej pod koniec, już mi brakowało różnych rzeczy, sprawdziłam, że niski indeks glikemiczny ma także kiwi, ma także wiśnia, ma także truskawka i wprowadziłam to, ma także arbuz. Więc arbuza też zgrzeszyłam, ale troszeczkę, tak? Troszeczkę, jakieś dwa kawałeczki arbuza. Jeśli jak było tak gorąco, a akurat w maju było bardzo ciepło, no to właśnie bardzo fajnie orzeźwiało i tak dalej. Jadłam też kiwi, jadłam truskawki. Oczywiście nie możemy jeść za dużych ilościach, wszystko z umiarem, dlatego że jesteśmy na diecie. Ja nie pilnowałam swoich kalorii, chociaż według diety dr Dąbrowskiej jest tak, że możemy zjeść tylko 600-800 kalorii. Ale ja nie pilnowałam tego i myślę, że wszystko mimo tego i tak się wyleczyłam i wszystko było ok, tak? Potrafiłam zjeść 4 jabłka dziennie i wcale mnie to nie wzruszało, że coś tam. Pieczone jabłka. Słuchajcie, jak macie ochotę na coś słodkiego, to możecie upiec sobie pieczone jabłka. Są przepyszne. Dodajemy cynamonu do tego i są naprawdę fajne. Ja do dzisiaj, nawet jak nie jestem na diecie, no bo teraz jestem w ciąży, więc nie jestem na diecie. Oczywiście jem zdrowo, więc moje odżywianie jest zupełnie inne teraz niż kiedyś, ale na przykład wczoraj nawet zrobiłam sobie z dzieciakami pieczone jabłka, dodałam cynamonu i wszyscy chętnie zjedli. Uwielbiamy je po prostu i to możecie jeść bez problemu. Szczerze mówiąc, ja potrafiłam na diecie zjeść nawet 3 pieczone jabłka, na diecie owocowo-warzywnej, tej leczniczej dr Dąbrowskiej i nic nie było. Organizm dalej się leczył. Także naprawdę, oczywiście pilnowałam tego, żeby więcej warzyw jeść niż być na samych owocach, ale miałam też takie dni, że jadłam przez cały dzień tylko i wyłącznie jabłka i też się nic nie stało. Także pamiętajcie, że jabłko, w zależności jeszcze jakie duże, ma 70-60 kalorii, w zależności jakie jeszcze to jabłko. I nawet jeśli zjecie 5 jabłek, no to 5 razy 6 macie 360 kalorii, czyli jeszcze możecie sobie tam trochę dojeść, tak? Więc nie bójcie się, jedzcie na diecie ile chcecie, ale musicie wszystko o niskim indeksie glikemicznym. No i życzę oczywiście powodzenia dla tych, co zaczynają. W kolejnym filmie opowiem Wam całą resztę. Hej!